Dzień dobry wszystkim, trenerze z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli z futbolowej Odysei Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w Rakowie Częstochowa w polskiej Ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie szybkie podsumowanie sezonu, zaplanowanie okienka transferowego. Chciałbym się wyrobić z tym bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Zatem zaczynamy. RKS Raków Częstochowa, podsumowanie sezonu 2025-26. Nowi zawodnicy w klubie i to, co osiągnęli. Poproszę. Można? Aha. Nowi zawodnicy mamy. João Rezende, ocena 6. Zawodnik, który przyszedł w klubie w zimie. 10 spotkań, 8 bramek, tak więc w sumie bardzo niezłe tutaj statystyki wykręcił, mimo tego, że nie grał jakoś dużo. Ten oto zawodnik to oczywiście pokłosie fantastycznej formy Kuźniara, który jest tutaj naszym napastnikiem numer 1, no ale przez dłuższy czas oglądać go teraz nie będziemy. Inny transfer, Davor Lovren, tutaj ocena 4 minus, proszę bardzo. Zarząd jest usatysfakcjonowany transakcją wymiany, do której, w ramach której dołączył Davor Lovren, bo tam pod Beskidziu oddaliśmy jednego zawodnika i trochę pieniędzy. Uważamy wszak, że ten piłkarz zarabia za dużo jak na odgrywaną przez niego rolę w drużynie. No, powiem wam, Davor Lovren, 7,52 ocena, chyba jest w pierwszej trójce najwyżej ocenianych, z najlepszymi oceniami zawodników w Ekstraklasie, więc no nie wiem, 20, 34 mecze, 7 bramek, 15 asyst. No to też nie są złe statystyki. Lecimy dalej. Wojtek Kozub, no gwiazda, nasza gwiazda, transfer sezonu, ale przez dużo, dużo czasu nie będziemy go oglądać. 8, nawet do 10 miesięcy, może nawet rok następny nie będziemy tego oto zawodnika oglądać. Mam nadzieję, że jego tutaj kariera nie wyhamuje, znaczy na pewno wyhamuje, ale mam nadzieję, że te uszczerbki, które powstaną w wyniku tej kontuzji, no tutaj nie sprawią, że zawodnik po prostu się nie rozwinie tak, jak mógłby się rozwinąć. 12 spotkań rozegrał Wojtek w naszym klubie, 3 bramki, 5 asyst, kapitalne oceny, także no wszystko jest super. Rafa Rodriguez, również ocena 6. Wojtek Kozub oczywiście dostał ocenę 6. Boczny obrońca, 24 lata. Piłkarz, który będzie naszym zawodnikiem od 1 lipca. 12-14 spotkań, średnia ocen 7,35, ale mała produkcja jak na bocznego obrońcę. No, czegoś, no, spodziewałbym się czegoś. 14 spotkań, bez bramki, bez asysty. A zobaczmy na drugiego, Abilio Bahia, który rozegrał 15 spotkań, czyli jedno więcej i strzelił. 2 bramki, miał aż 5 asysty. Abilio Bahia, średnia ocen 7,29, mimo że niższa średnia ocen, to jednak produkcja tego zawodnika była bardzo, bardzo dobra. Kasper Chodyna, kolejny boczny obrońca, podstawowy nasz boczny obrońca, kupiony z Wisły Kraków, 29 spotkań, 3 asysty, średnia ocen 7,22. Hojo Kowalski, również tego zawodnika kupiliśmy z Wisły, też nasz podstawowy obrońca, 34 spotkania w lidze, średnia ocen 7,22 bramki. No, za tego piłkarza wydaliśmy prawie 600 tysięcy euro. Podobnie jak za Piotra Rutkowskiego z Podbeskidzia, 525 tysięcy euro, 32 spotkania, 2 bramki, 1 asysta, średnia ocen 7,05. Transfery zimowe, Breno, który no, wskoczył tutaj do pierwszej bramki, wskoczył tutaj do pierwszego składu, 250 tysięcy kupiony z Alwerki, 16 spotkań, 7,03 ocena. I Jean Jewsieniak, piłkarz, który no, był kupiony jako tutaj, jako zaplecze zespołu i też takim zapleczem jest, 10 spotkań, wszystkie z ławki, średnia ocen 6,87, kupiony z Benfiki za 13 tysięcy euro, także no na pewno transfer, który był wręcz z myślą o drugim zespole, który zmierza do drugiej ligi, bo tam jeszcze chyba 4 kolejki zostały, ale w tej chwili jest na pierwszym miejscu z 6 punktami przewagi nad miejscem drugim. Sezon godny zapamiętania, pamiętne chwile. Lipiec był miesiącem, w którym Raków Częstochowa rozpoczął marsz w górę tabeli, dzięki czemu awansowali na trzecie miejsce, w pełni zasłużyli, włączyli się do walki o tytuł. Okej. Jak przebiegał sezon, oczekiwania zarządu względem Pucharu Polski? Mieliśmy dojść do ćwierćfinału, a wygraliśmy Puchar Polski. Najlepszy strzelec, nie wiem czemu tak jest,
Iwi Lopez i João Rezende po 6 bramek w Pucharze Polski. Wygraliśmy to, wygraliśmy ten puchar. No i wyniki rozgrywek oczywiście wszyscy znamy. Lech Poznań 5-0 w finale w PKO Ekstraklasie. Mieliśmy zakończyć w top 3. Zakończyliśmy w top 3 na drugim miejscu. Najlepszy strzelec Piotr Kuźniar, 24 bramki, no ale tam wygrał ten piłkarz Śląska Wrocław. Zresztą za chwilkę przejdziemy do tych momentów. Pamiętne chwile, najwyższe zwycięstwo. Raków Częstochowa, Miedź, Legnica 7-1. Tutaj 4 bramki Kuźniara, bramka Kaczmarskiego, 2 bramki Kaczmarskiego i bramka Heredii. Też inny pamiętny mecz to 6-0 na wyjeździe z GKS-em Tychy, ale GKS Tychy od 9 minuty grał w 10. Niemniej jednak no 6-0 to zawsze 6-0 na wyjeździe, to też zawsze na wyjeździe. Bramka sezonu, Arsenicz, 39 minuta meczu KGHM Zagłębie 2, Raków Częstochowa. Zobaczymy sobie za chwilkę tą bramkę. Ok, to była bramka na 3-0. No, obejrzymy. Ok, będziemy musieli chyba pierwsze dwie jeszcze obejrzeć, ale to nie ma problemu. Bo puszczę wam tylko tą właściwą. Ok, jesteśmy. Dobra, zapauzujemy sobie, puścimy sobie reżyserkę i trochę skrócimy. Ok. Tu mamy bramkę numer 1 Kuźniara. No też nie najgorsza. Moim faworytem jest trafienie Iwi Lopeza z finału Pucharu Polski. Kapitalny strzał tutaj z dalszej odległości. Tu mamy bramkę Miguela Luisa na 2-0. I uwaga, teraz będziemy mieli bramkę Arsenicia. Kun na lewej stronie. Do Cimy, który podaje do Arsenicia, a ten piękny, ojojoj, dobra, jednak nie, Arsenicz. Nie pamiętam tej bramki, szczerze mówiąc. Może gdzieś byłem w toalecie czy gdzieś, no ale piękna, piękna bramka Arsenicia, z pewnością trzeba przyznać, że był to no chyba jednak najpiękniejsza bramka tego sezonu w meczu KGHM Zagłębie 2 Raków Częstochowa. Lecimy dalej, finanse, twój sukces na pewno pomógł klubowym finansom, no jasne, no, wygraliśmy Puchar Polski i inne sprawy, dochody z transmisji wyższe niż w zeszłym sezonie, zaplecze dla VIP-ów wyższe, no ale tylko to są jakieś tam groszowe sprawy. Nagrody, no tutaj najwięcej zarobiliśmy, bo w zeszłym sezonie zarobiliśmy ponad 2 miliony na nagrodach, w tym ponad 3,5, tak więc ta kwestia została tutaj zwiększona. Przychody z meczu i sprzedaż pamiątek również mamy tutaj wzrost dochodów. Spadają nam umowy sponsorskie. 2,3 miliona w zeszłym sezonie. Niecałe 2 miliony w tym sezonie. Mam nadzieję, że ten sukces przyciągnie do klubu jakichś sponsorów i będziemy tutaj mieli większą finansową wolność i niezależność. Klubowe pamiątki, sprzedaż pamiątek 92 tysiące, z czego jakieś 10% to są rynki zagraniczne. Sprzedaż koszulek 1248 bez szału. Najchętniej kupowana koszulka Iwi Lopez i później mamy Kuźniar, Miguel Luis, Iwo Kaczmarski i proszę bardzo, Kozub, nowy zawodnik grający z Dychą, też sprzedał odpowiednią ilość koszulek. Jak ustawiłem zespół? Chyba każdy wie, w tym właśnie ustawieniu 4-3-3, czyli 4 obrońców, 3 środkowych pomocników i 3 napastników, nasze bardzo takie ofensywne trio. Zobaczmy, Kuźniar 26 bramek, Iwi Lopez 23 bramki, Iwo Kaczmarski 17 bramek, tak więc mamy tutaj 3 zawodników w pierwszej 11, którzy w sumie szczelili
50-66 bramek to trio nasze ofensywne strzeliło i w sumie miało 24-35 asyst, a jeszcze 15 dołożył. Oczywiście Davor Lovren grający na pozycji prawego skrzydłowego, ale takiego wysuniętego rozgrywającego, który tutaj pociągał za wszelkie sznurki w naszej ofensywie. Wyróżnienia tego sezonu, nagrody menedżerskie, Franciszek Trenero, 3 razy byłem wybierany nagrodą, 3 razy byłem wybierany menedżerem miesiąca. Menedżer miesiąca w listopadzie, w grudniu i w lutym. Nagrody piłkarskie, co mamy? Piłkarz sezonu według kibiców Kuźniar. Młody piłkarz sezonu Kuźniar. Transfer sezonu Wojtek Kozuch. Bramka sezonu Arsenic. Widzieliśmy, najlepszy strzelec Kuźniar, 26 bramek. Najwięcej asyst Iwi Lopez, 18 asyst. Najwięcej nagród dla piłkarza meczu Iwi Lopez, 6. Najwyższa średnia ocena Kuźniar, 7,7. Najwięcej celnych podań na 90 minut Piotr Grudkowski, proszę bardzo, 87 celnych podań na 90 minut, tak więc ten piłkarz bardzo często miał futbolówkę przy nodze. Rekordziści, najwięcej goli okułem w sezonie, Kuźniar 26, najwięcej w lidze Kuźniar 24, najwięcej asyst Iwi Lopez. Najwyższy transfer, kupno 1 600 000 euro Wojtek Kozłup, najszybszy gol Piotrek Kuźniar, 45 sekunda meczu. A tu co mamy jeszcze? Nagrody rozgrywek. Piłkarz sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasa Piotr Kuźniar. Młody piłkarz sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasa Piotr Kuźniar. Obcokrajowiec roku PKO Bank Polski Ekstraklasa Davor Lovren. No i pomocnik sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy Davor Lovren. Dzieją się rzeczy historyczne, moi drodzy. Twoja ciężka praca na boisku i poza nim została zasłużenie nagrodzona podczas wręczania nagród za sezon. Oczywiście to lotek Puchar Polski, no tak. I cytat, że tak powiem, sezonu. Raków Częstochowa zawdzięcza wszystko doskonałej formie z początkowej fazy sezonu. To wtedy nabrali rozpędu, który poniósł ich aż po sensacyjny finisz. No nie był to taki super sensacyjny finisz, aczkolwiek nie był też gorszy, nie był to jakiś najgorszy finisz. Dobra, moi drodzy, co my tu mamy? Ustanowiono rekord, posezonowe zebranie i tak dalej, i tak dalej. Raków Częstochowa ogłasza miejsce zgrupowania. Czy będziemy mieli tu już budżety? Ceremonia ogłoszenia zdobywców nagród, to widzieliśmy, bramkarz, chociaż nie, bramkarz sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy, Michał Szromnik. To jest z czego? Ze Śląska Wrocław, tak, tak, tak. Bramka Śląska Wrocław jest najlepszym bramkarzem. Otar Kakabaza najlepszym obrońcą, a to jest również piłka Śląska Wrocław, prawy obrońca tego klubu, nawet gdzieś tam, a przeskautujemy go sobie, chociaż 30 lat raczej tutaj nie widzę, niemniej jednak 7,66 ocena, 30 spotkań, jedna bramka, 12 asyst. No przyjrzymy się Otarowi Kakabadze, może uda się go wyciągnąć ze Śląska, aczkolwiek nie sądzę. Pomocnik sezonu oczywiście Davor Lovren i napastnik sezonu Erik Ramirez, najlepszy strzelec również ligi, 34 spotkania, 27 bramek. No, bardzo, bardzo ciekawy piłkarz. Zobaczymy, czy uda mu się zostać w Śląsku Wrocław, podobnie jak temu drugiemu zawodnikowi. Szybciutko rzut okiem na Ekstraklasę. Co my tu mamy? Mamy oczywiście tabelę. Miedź Legnica pod Beskidzie spada. Lechia Gdańsk również spada. O, tutaj sensacja. No, Lechia Gdańsk to jednak jakaś tam firma. I spadli z Ekstraklasy z takim stadionem, z takim zapleczem. Będą grać teraz w pierwszej lidze. Bramki. Najlepsi strzelcy to oczywiście Erik Ramirez i Emerson. Tych dwóch zawodników 52 bramki we dwóch strzelach dla Śląska Wrocław. Później są nasi dwaj zawodnicy na miejscu trzecim i czwartym. Jest Piotrek Kuźniar i Iwi Lopez. 41 bramek w sumie obaj strzelili. 24 Kuźniar, 17 Lopez. Później mamy Parzyszka z Pogoni Szczecin, 15 bramek. I Iwo Kaczmarskiego również 15 bramek strzelił nasz środkowy pomocnik. Lecimy dalej. Średnia ocena Piotrek Kuźniar, najlepszy zawodnik w lidze. Później mamy Kakabadze. Też świetny sezon. Erik Ramirez. No i grupa naszych zawodników. Davor Lovren na miejscu czwartym, Iwo Kaczmarski, Miguel Luis, Iwi Lopez na miejscu siódmym, 7,38 i wyżej mieli się zawodnicy. Później mamy jeszcze w pierwszej dziesiątce Agustina Heredia i na 11 miejscu Tomasza
Tomasza Petraszka na miejscu 15, nasz były zawodnik, którego będziemy tutaj próbowali chociaż ściągnąć. Miłosz Szczepański z Wisły Kraków, asysty Davor Lovren i Iwi Lopez, proszę bardzo, nasi dwaj skrzydłowi, najwięcej asyst, obydwaj po 15 asyst, czyli 30 asyst wyprodukowali ci dwaj zawodnicy. Na miejscu trzecim Otar Kakabadze ze Śląska Wrocław, asyst 11, Miłosz Szczepański z Wisły Kraków, również asyst 11, a później mamy Kaczmarskiego 10, Miguel Luis 9. Tak więc mamy sporo zawodników, którzy no, oznaczyli się tutaj dobrą kreatywnością. Gracz meczu Kakabadze 9, Erik Ramirez 7, Piotr Parzyszek 6, Miłosz Szczepański 5, Iwi Lopez 5, no i tak dalej, i tak dalej. Kolejni zawodnicy już mniej niż 5 razy byli wybierani najlepszymi zawodnikami meczu. Cóż, szybko, że jeszcze rzut oka na pierwszą ligę, kto awansował bezpośrednio. Górnik Polkowice i chociaż tu jeszcze może się coś zmienić. Tak, może się jeszcze zmienić. Jeszcze mamy jedną kolejkę i tu jeszcze nic nie jest pewne. Niemniej jednak Górnik Polkowice w tej chwili prowadzi. ŁKS na miejscu drugim, a Górnik Widzew Sandecja, Górnik Zabrze, Arka Gdynia, KGHM Zagłębie i Korona Kielce będą bić się jeszcze tutaj, chociaż nie, Korona już nie, bo Korona ma już 43 punkty, ci mają 48, więc już nie ma fizycznej szansy na to, żeby weszli do baraży, no ale Zagłębie i Arka jeszcze taką szansę posiadają. Tutaj mamy, nie, nie mamy naszego zespołu, w drugiej lidze jest GKS Bełchatów, który ostatnio był w strefie spadkowej i nadal jest w strefie spadkowej. Jedna kolejka do końca i czyżbyśmy mieli spadek za GKS-u do trzeciej ligi? No to by było wielce, wielce niepożądane. No tutaj duży regres tego zespołu po odejściu Franciszka Treneiro, no i no spadek do trzeciej ligi byłby katastrofą tutaj. No i wszystko zmierza chyba ku tej katastrofie, bo ostatnia... Z kim grają? Ze Starogardem grają w tej ostatniej kolejce na wyjeździe. Starogard, który jeszcze liczy się w walce o baraże, tak więc no, będzie na pewno ciekawie. Będzie na pewno, moi drodzy, ciekawie. Zobaczmy sobie jeszcze inne ligi. Chcę zejść niżej, żeby sobie zobaczyć czwartą ligę, czwartą grupę trzeciej ligi. Zobaczmy, bo tu mamy Raków Częstochowa. Cztery jeszcze kolejki zostały do końca. No ale mamy tutaj dosyć bezpieczną sześciopunktową przewagę nad Siarką Tarnobrzeg. O, spójrzcie, jaki regres świętokrzyskich zespołów. ŁKS spada, Grana Skarżysko spada. No, Krzo się wygrzebało ze strefy spadkowej, bo też było. Korona też nisko, Wisła Sandomierz też nie za wysoko. Tak więc te świętokrzyskie drużyny w trzeciej lidze no, nigdy sobie specjalnie nie radziły i teraz jest to prawda. Dobra, tyle tytułem lig. Może sobie jeszcze obejrzymy jakieś coś dookoła świata, żeby zobaczyć, jak tam na świecie z ligami było, ale pamiętam, że skrzynka dookoła świata. Nie, ligi pod lupą. To chciałem. Nie dookoła świata. W Anglii. No, wygrywa Manchester City. O, ogromna 12-punktowa przewaga nad Liverpoolem, Chelsea, Man United, Arsenalem, Newcastle i Evertonem. W Hiszpanii wygrywa Real Madrid. Barcelona dopiero na czwartym miejscu. W Atletico i Villarreal tutaj jeszcze między tymi zespołami. Stawkę zespołów pucharowych uzupełniają Real Sociedad, Sevilla oraz Valencia. Szybciutko rzut okiem na tabelę ligową we Francji. Paris Saint-Germain oczywiście wygrywa z ogromną tutaj przewagą 15 punktów nad drugim zespołem. Lazio z kolei jeszcze nie wygrało, no ale wszystko zmierza ku zwycięstwu. Lazio w Serie A, drugi Juventus, trzecia Roma, czwarte Napoli, później Milan, Inter i Atalanta. W Niemczech, kto wygrał w Niemczech? Sprawdźmy sobie szybciutko. W Niemczech wygrywa Bayern Monachium. 78 punktów, 3 punkty za Bayernem Lipsk, później Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen, Hertha i Eintracht. Tak więc tak wygląda sytuacja w Niemczech. I tyle, nie będziemy chyba więcej już dalej
przeglądać sobie ligę. Szybciutko skład zespołu. Oczywiście najlepszych strzelców, najlepszych asystentów znamy. Kuźniar, Lopez, Kaczmarski, Rezende, Lovren, Miguel Luis, Kozub. W asystach mamy co? Iwi Lopeza, Lovrena, Miguel Luisa, Kaczmarskiego, Kuźniara i również Kozuba. Jeśli chodzi o zawodników z dużym potencjałem na przyszły sezon, mamy Wojtka Kozuba, mamy Piotrka Rutkowskiego, full potencjału, mamy Janika Jolejarkę, 4,5 gwiazdki potencjału, grupa zawodników z czterogwiazdkowym potencjałem. Tutaj mamy Kaczmarskiego między innymi. Szkoda, bo myślałem, że Kaczmarski będzie tutaj pięciogwiazdkowy talent, że tak powiem, wykazywał. Mamy Kuźniara z czterema gwiazdkami, mamy Sienkiewicza z czterema gwiazdkami. Sienkiewicz będzie musiał nieco więcej w przyszłym sezonie pograć, żebyśmy te cztery gwiazdki mogli tutaj skapitalizować w dobre umiejętności piłkarskie. Odejdzie Tomasz Petraszek, ten zawodnik przychodzi na emeryturę, tak więc tego zawodnika mieć nie będziemy. Szybciutko zerkniemy sobie, gdzie chcę sobie zerknąć, w głębie składu. Tu chcę sobie zerknąć, bo już musimy sobie zaplanować powoli okienko transferowe. Brenio Kalinić w bramce. Tutaj raczej nie planuję większych transferów. Mamy tam jeszcze młodego Krotofila. Są jeszcze zawodnicy, którzy mogą ewentualnie zastąpić Brenio, gdyby coś się wydarzyło. No chyba, żeby się trafił jakiś młody, utalentowany zawodnik. Na bramkę. Chyba nawet jednego tam zatrudniamy z wolnego transferu. Młodziutkiego zawodnika. Obrońca lewy, co mamy? Mamy Chima Akasa i mamy Arsenicia, ale mamy również Rodriguez'a. Tak więc na lewej obronie też chyba nie planujemy jakichś większych transferów, chyba że Chima Akas na przykład będzie chciał odejść albo zgłosi się ktoś po niego, wtedy będziemy szukali kolejnego lewego obrońcy. Na środku obrony musimy dokonać jednego wzmocnienia, bowiem odchodzi Petraszek, więc zostaniemy tylko z Hojo Kowalskim, Heredią i Sienkiewiczem, tak więc tą strefę musimy tutaj zdecydowanie wzmocnić, najlepiej kogoś do pierwszego składu, jakiegoś właśnie 3,5 gwiazdkowego obrońcę, ewentualnie 3 gwiazdkowego, ale z dużym potencjałem, tak więc tutaj będziemy na pewno działać. Na prawej obronie też będziemy musieli działać, bo odejdzie nam Abilio Bahia, zostaje nam Chodyna, no i musimy tutaj szukać sobie kolejnego jakiegoś prawego obrońcy. Na defensywnej w tym pomocniku mamy względny spokój. Tutaj jest duża grupa zawodników, którzy może zagrać na tej pozycji, aczkolwiek zastanawiam się, czy Arsenicia będę trzymał, będę raczej starał się go sprzedać. A jeżeli go sprzedam, to być może kogoś będę starał się tutaj kupić, aczkolwiek tak jak mówię, nie jest to jakiś warunek, bowiem tu może i Kaczmarski grać, może Miguel Luis grać, Rutkowski jest tutaj nominalnym zawodnikiem, jest Jesieniak, tak więc coś tutaj może się wydarzyć, ale nie musi. Na środku obrony będę poszukiwał jednego zawodnika, bo i Miguel Luis i Kaczmarski będą musieli mieć no tutaj wartościowego zmiennika. W razie gdyby ktoś złapał kontuzję, w razie gdyby ktoś złapał kartki, zobaczymy jeszcze jakie będzie zainteresowanie, bo tymi dwoma zawodnikami interesuje się naprawdę sporo klubów, zresztą za chwilkę to zobaczycie. Na skrzydłach generalnie mamy względny spokój, aczkolwiek Kozub jest kontuzjowany i nie zobaczymy go przez większą część przyszłego sezonu, więc tutaj jeden zawodnik na skrzydła by się przydał po to, żeby tutaj no, wzmóc konkurencję właśnie na skrzydłach. Patryk Kun, Hedlund, tych zawodników będziemy starali się pozbyć. Chyba że nie uda się nikogo zatrudnić, więc wtedy siłą rzeczy będą musieli zostać, ale Patryk Kun i Hedlund raczej trafią na listę transferową. No i będziemy szukać napastnika, bowiem odejdzie nam z klubu João Rezende, który już podpisał nową umowę z jakimś tam chyba niemieckim klubem, o ile dobrze pamiętam, albo austriackim. Nie jest to istotne i zostaniemy z samym Kuźniarem w ataku, więc to będziemy musieli zrobić. Tak więc tak wygląda nasze, tak wyglądają nasze zapędowe
O Boże, nasze zapędy na okienko transferowe. Co mi się dzieje? Na pewno środkowy obrońca, na pewno pomocnik, myślę, że skrzydłowy i myślę, że na pewno napastnik. Tak więc będziemy tutaj szukali zawodników w tych właśnie obszarach. No chyba, że trafi się gdziekolwiek piłkarz z wysokim potencjałem, z wysokim pakietem umiejętności aktualnych, to wtedy też oczywiście rozważymy taką sytuację. Także tak. No moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Stan finansów, jeszcze sobie zerkniemy na finanse, a jeszcze zobaczymy, jakie jest zainteresowanie naszymi zawodnikami przez innych klubów na koniec sezonu. W tej chwili, o proszę bardzo, jesteśmy na plusie, zakończyliśmy sezon na plusie. Prognozy są ok. Pamiętajcie, że mamy europejskie puchary w przyszłym sezonie, tak więc troszkę tych pieniążków będzie mogło wpaść do kasy klubowej. Szybciutko jeszcze rzut okiem na składu i zainteresowanie naszymi zawodnikami. Agustin Heredia jest zainteresowany. Kadex oraz Śląsk Wrocław. Miguel Luis, Union Deportiva Las Palmas jest zainteresowany naszym pomocnikiem. Kaczmarskim. O, tutaj zobaczcie, jakie firmy są zainteresowane naszym Polakiem, 22-letnim środkowym pomocnikiem. Olympiakos, Specja, Torino, Udinese, Real Saragossa, Las Palmas i Bazylea. Nie będzie łatwo utrzymać Kaczmarskiego w zespole. Ale muszę też powiedzieć, że nie sprzedam go za 2 miliony euro. Jeżeli ktoś będzie chciał tego zawodnika, no to 4 banki to są niewyjęte. I to absolutnie są niewyjęte. Davor Lovren i Ivi Lopez nie wzbudzają jak na razie zainteresowania. Zainteresowanie wzbudza natomiast Piotr Grudkowski, który jest na liście życzeń. Atalanty Bergamo, proszę bardzo. No to byłby ciekawy transfer, ale też Atalanta będzie musiała słono zapłacić za Piotra Grudkowskiego. Myślę, że 3 miliony, 3,5. To jest najmniej, ile mogliby dać. Dobrze, moi drodzy, na tym zakończymy ten odcinek. Zobaczmy jeszcze Kuźniar, 2 do 4 miesięcy, czyli na pewno prześpi okres przygotowawczy, 7 do 11 miesięcy Wojtka Kozuba. No tym jestem zdruzgotany absolutnie, bo no, jego kariera tutaj gdzieś pewnie mocno wyhamuje po tej kontuzji i będzie musiał wracać do siebie. Moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku serialu Droga. Myślę, że podsumowaliśmy sobie sezon 2025-2026 w sposób szybki i w sposób skuteczny. To był, moi drodzy trenero, to był serial Droga. Zapraszam na odcinek kolejny, w którym oczywiście zaczniemy sobie sezon 2026-2027. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Peace out.